Dzień siódmy się zaczyna. Kolejny atak na granicy w Grestin. Zamachowiec zabójca zmylił ochronę. Nie do końca mnie zmylił, a zmylił prawa rządzące rzeczywistością, że ten moment był nieunikniony. Tancerki z klubu w Grestin zamordowane. O, ale dlaczego? To jest ta akcja z Dari Ludum, ale go nie wpuściłem. Można było to faktycznie zrobić sobie nie będąc ukaranem, ale to przegapiłem. Ale skoro go nie wpuściłem, to co się stało z tymi dziewczynami? Tak bardzo się starałem im pomóc i to wszystko na nic? To się działo wczoraj, więc co koleś znalazł inny sposób, żeby tam przejść? Bo to na 100% jest akcja z Darim, tak? To jest coś, co ma gracza złapać na tym, że jeśli go przepuści, to potem... Ups! Źle zrobiłem przepuszczając go, taka wiadomość w gazecie do gracza wali prosto i jasno, otwarcie. Przez ciebie te dziewczyny zginęły. Ale dlaczego dostajemy taką wiadomość, jeśli kolesia nie wpuścimy? Chcę zrozumieć i trochę szczerze nie rozumiem. 29 listopada, zbliża się grudzień. W tej grze gra się miesiąc, więc w okolicy świąt Bożego Narodzenia gra dobiegnie do końca. Tylko miesiąc na stanowisku pracy. Ha. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji, by umożliwić dokładniejsze przeszukiwanie. Będziemy sobie ludzi x-rayować teraz. Oczywiście za sprawą tego, co się poprzedniego dnia stało z tym zamachowcem. O właśnie, kolechiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. No podejrzani, no nie, wydaje mi się to całkiem pewne, biorąc pod uwagę co krzyczeli. Przeszukajcie wszystkich kolechian. A, konkretnie ich przeszukujemy. Spoko, niech żyje arstoczka. I teraz będziemy na tym x-rayu wskazywali złe obiekty i za to będziemy koleś łapać. Zasady chyba całkiem zrozumiałe. Niech się dzieje, zapraszam, zapraszam. Postaram się być dzisiaj miły. Mój tydzień pierwszy w pracy za mną. Co prawda taka praca dzień w dzień, przez cały tydzień, bez końca, bez dnia przerwy, bez weekendu, trochę słabo. Kilka tygodni, odwiedziny. Oczywiście jesteś z kolegi, więc już tutaj musimy cię, koleżanko, przeszukać. Zobaczyć, czy nic tam sobie przy sobie nie trzymasz. Żadnej bomby, żadnej broni, żadnych tutaj mieczy, katany. Nie przyjmę, że to jakiś cosplay czy coś takiego. Przy okazji mamy teraz czas zemnas. To już cię podejrzewam, koleżanko. Ale myślę, że wszystko jest okej z tyłu. Nic tutaj nie chowasz, żadnych nawet tatuaży fajnych nie masz, więc niech ci będzie, że gonimy dalej. Nie mogę pochwalić tatuaży, ale też nie mogę skarać, że masz tutaj jakieś nielegalne rzeczy. Dokumenciki, dokumenciki. Na szczęście nie ktoś z kolegi, kobieta. Imigruje do arstoczki. Imigracja na zawsze. Half-Life 4, telewizja 6L, TXL, Salia Dnalftow. Wydaje się wszystko być ok, znaczek też na zawsze. 10 grudnia jest dobrze. Kaihan, Impor, urodzenie, urodzenie. Tutaj mamy urodzenie, tutaj nie mamy urodzenia. Trochę w to nie grałem, fotka się zgadza. To jest strasznie dużo czasu na tobie spędziłem. Przepraszam, ale no, troszeczkę trzeba, nowy dzień się zaczyna w pracy tutaj. Trzeba odrdzewieć, przypomnieć sobie, co w ogóle robimy. Z dowodzikiem ktoś, to się rzadko zdarza, że ktoś prosto tutaj przylatuje do nas z arstoczki. 58, wydaje się wszystko być ok, fotki, kobieta, Orwek Vendor brzmi znajomo. 10 listopada, 82. Właśnie, to już na pierwszy rzut oka wyglądało bardzo źle. I nie masz chyba co mieć na wytłumaczenie. Jakaś pomyłka, dopiero co mi go wydano, no chyba nie. Chyba z czymś takim, robiąc masowo, ciężko się pomylić, coś rozumiem, zdarzyć, nie? No ale ja tu tylko wykonuję swoją pracę, wykonuję swoje rozkazy. To wszystko dla mojej rodziny, znowu ktoś z arstoczki. Jak poprzednia osoba była błędna, to myślę od razu kolejna będzie na pewno prawidłowa. Już, najlepiej, to daje taką satysfakcję. Skąd to pytanie? Rewizja? A, w taki sposób teraz, za pomocą rewizji. Polina Dębowska, Dębowska Polina, Dębowska właśnie, arstoczka, wschodnie Grestin. Chyba jest okej. Zgadza się wszystko. Zgadza się, jesteś facetem. W sumie nie wyglądasz jakoś tak super kobieco, przepraszam. Mam dłuższe włosy niż ty, a tutaj tak krzyczę na ciebie. Nie ma problemu, sorry za problemy właśnie, które sprawiałem. Zaraz, przepraszam, co? Co ty tutaj próbujesz? Minerva, już ciebie chyba kiedyś przyjmowałem, tylko 2 tygodnie, no to się zgadza wszystko. Ale potrzebujesz tutaj... paszport po prostu, to jest miejsce sprawdzania... miejsce paszportów. Już wtedy faktycznie, po tygodniu przerwy od gry. Jest, to błagam, od razu. Kobieta, już tutaj fryzurę rozumiem zmieniłaś, ale na wszelki wypadek sobie kliknę. 3 PATE XSFR. Wyglądało trochę podejrzanie. Tranzyt. Proszę, reszta nawet nie jest ważna. MPL.
chyba jest ok. Są odciski jedne, są odciski kompletnie niezgodne. Kliknę to sobie, ale tak, żeby było, że kliknąłem. Areszt od razu areszt, czemu nie? Jakoś tak bardzo ciebie nie lubię. Nie wiem czemu, ale tak troszeczkę humor mi się popsuł na początku już od razu dnia przez ciebie. Myślę, powpuszczam sobie troszeczkę ludzi, będzie fajnie. Minie miło dziennik, nie będzie próbował mnie oszukać. A tu już na starcie to... Trans 2 tygodnie, podcast się zgadza, kobieta, singleton, 29 listopada, ok, WCA 8, run, Ekaterina Lubowna, masz ładne imię, Ekaterina, no to Ekaterina, chyba sobie wchodzisz, 9 grudnia, 14 dni, wydaje się wszystko być bardzo w porządku, nie byłaś z kolegi, proszę bardzo, mam nadzieję, że nie było tam jakiegoś głupiego błędu, bo musimy się zacząć tutaj, kurczę, spieszyć, bo połowa dnia za nami, siódma osoba. To nie jest najszybsze kolegia, zmierzam do żony, czyli na zawsze faktycznie się zgadza, ale musimy ciebie jeszcze zrewidować i jak znam życie, jak znam tutaj Lukasa Pope'a, już mogę tutaj od razu mu klikać, już mogę tutaj od razu przygotować zasadę, że zakaz posiadania broni i kontrabandy, wszystko idealnie ustawione. Z przodu nic nie widać, a z tyłu coś chowasz, tak. Tylko już to sobie przygotowałeś, to kliknij tylko tak jak trzeba. Za to prosto do aresztu, już ci to wyrzucę, ale areszt w tym wypadku chyba jest słuszny. O, dam ci 10 kredytów, jeśli mnie przepuścisz. Nie namówisz mnie do czegoś takiego, już tutaj się zablokowałem, żeby mi nic nie zrobił. Ale teraz faktycznie wrzucamy tempo, bo... O, teraz dyszkę kredytów straciliśmy. Nie chcemy stracić za dużo więcej. 3 listopada. To wygląda źle. To wygląda już tak na pierwszy rzut oka bardzo źle. I nie masz co mieć na swoje usprawiedliwienie. Mam za dużo na głowie, więc nie wyrobiłem sobie dobrych dokumentów. No, nie ze mną te wymówki. 9 osoba, tak 10 to jest takie absolutne dla mnie minimum. Czy jeszcze Georgi przyjdzie? Impornie kolegia, odwiedzam przyjaciół, odwiedziny faktycznie. Numery się zgadzają, mężczyzna, 2 tygodnie, ok. 9, coś tam, CX6E, Jeong Jae-ing, to się nie Jeong Jae-ing, to mi się nie zgadza. Jak to fajnie się po prostu, jak wypatrzy coś, zmieniły się moje dane. No zobaczmy, czy się coś zmieniło. Enkyo, mężczyzna, no reszta wydaje się być bardzo w porządku. Palce twoje są inne, są chociaż tu jest zakryte akurat. Tak, okej, się zgadza. Yeong Lee, nie masz pseudonimu. Brak znanych pseudonimów oznacza, że to się nie zgadza. I to musimy sobie sprawdzać. Mimo, że odciski były dobre, to jednak musimy cię zabrać. Areszt ma to do siebie, że szybciej nie musimy dokumentów chować. Ale z drugiej strony, zanim kolesia zabiorą, to czas leci. Więc faktycznie szybciej będzie dać mu niezgodę. Okej, jeszcze chcę kogoś złapać. Antegria, Glorian, kobieta. Jadę tranzytem, długość po... Wiesz co? Wchodzisz. Muszę po prostu się spieszyć. Jak się pomylę, będzie mi szkoda, będzie mi bardzo szkoda. No i właśnie. Brak zgodności. Numeru dokumentu. No, na numeru sprawdzenie nie miałem czasu. A ty do mnie w ogóle przychodzisz bez zgody na wjazdę. Właśnie, to jest bardzo nie tak. Mam nadzieję, że nie będziesz jej miał. Bo to sprawi, że jeszcze spokojnie sobie 12 osobę wezmę. I może nawet 13 sobie polecimy? Nie. Już się czas akurat kończy, no. Ale ważne, że tamtą osobę udało nam się ogarnąć. Zgaduję, że wszystko będzie z tobą dobrze. Odwiedziny, kilka miesięcy. Wydaje się okej, ale przeszukanko zrobić musimy. Nie ma, że nie chcesz, nie ma, że się wstydzisz. Tutaj kobieta, 3 miesiące. Było, że 3 miesiące, tak? Kilka miesięcy, aha. Numerki są okej. Fotka się bardzo dobrze zgadza, nic nie przemycasz, tutaj możemy poświęcić tyle, ile czasu tylko chcemy. Co prawda nie ma to znaczenia, bo nawet czy zrobimy to dobrze, czy źle. Kary byśmy nie dostali, karę dopiero dostajemy z tego, co rozumiem, za 3. osobę, którą błąd popełnimy, więc tak naprawdę można sobie wrócić jutro o 6 rano. Można sobie popełniać błąd za błędem i tak naprawdę można grać po prostu strasznie swawolnie, przepuszczać osobę tak trochę na ślepo, bez sprawdzania, wiedząc, że i tak kara dopiero przyjdzie za 3. osobę, więc dopóki nie popełnimy 2 błędów, można grać nieostrożnie. Ale nie będę za bardzo tego robił. Będę grał jasny, na przeczucie, będę grał czasami ryzykownie, ale bez tych meta elementów, że okej, nawet jak się 2 osoby pomylisz, nic się złego nie stanie. O tym zapominam, nie chcę nadużywać takich rzeczy. Kolechiański przywódca składa skargę, przeszukania na granicy bezprawne. Czemu bezprawne? To tylko przeszukujemy, czy broni nie mają przy sobie. Jak dla mnie brzmi to całkiem okej. Tak mi się wydaje. Ale co tam?
Szczególnie po tym, co się ostatnio tutaj stało. Za kolekcję i tak dalej. 30 listopada, tydzień pracy mamy za nami. Tydzień chyba całkiem udany. Nikt nie umarł z naszej rodziny. Z nie naszej rodziny umarło z jakieś 7 osób przy tych wszystkich zamachach. Ale no to może nie był najbardziej udany tydzień. W każdym razie, może ten będzie lepszy, może w tym tygodniu nikt nie umrze. Oby, arstoczka, 30 listopada, inspektorze, kolechianie złożyli oficjalny protest. Serio, aż tak? Za to, że chcemy ich tutaj przeszukiwać? No nieźle. Dziś pojawi się dyplomata, chyba że z jakiegoś innego powodu. Ale patrząc na gazetę, brzmiało jakby z tego powodu. Pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwanie kolechian. Ciekawe. Dyplomaci, żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i pełnomocnictwa, które musi być ważne. Będą podrabiać może ktoś inny? To by było ciekawe. W waszej księdze zasad przybyły nowe informacje o dokumentach. Niech żyje arstoczka. Ciekawe. Taki dyplomata. Jeden czy kilku? Jeden dyplomata. Okej. Okay. Pełnomocnictwo tutaj mamy. Koniecznie! Koniecznie ktoś błędny przyjdzie. Albo nie dzisiaj, albo któregoś innego dnia. Musi obejmować arstoczkę, musi być opieczętowany. Lecimy z tym. Dzień 8 naszej pracy. 30 listopada tutaj mamy. Dokumenciki, poproszę. Uuu, co tu mamy? Kolechia, tak, mamy tutaj dyplomatkę. Efi Todiska, wydaje się zgadzać. Ubu, jest pieczątka, obristan, arstoczka. Myślę, że nie byłby tu... Nie byłoby błędu przy pierwszej osobie. Ale w ogóle jak pierwsza tutaj w kolejce? Przepraszam, przepraszam, ja jestem dyplomatką. Proszę zrobić dla mnie miejsce. Pewnie podeszła do jakiegoś strażnika, bo ludzie sami nie chcieli jej przepuścić. I namówiła takiego. Ludakowa Maria. Kobieta 174. Tutaj fryzura w jedną stronę, tu odbicie lustrzane, tu jeszcze nieco inaczej. Ale chyba wszystko jest ok. Jak najbardziej po prostu odbicie zdjęć. Albo co, włosy na drugą stronę sobie wzięła i tyle. 56 kilo. Reszta wydaje się być spoko, paradizna. Aha. Wydaje mi się, że wszystko jest bardziej ok. Tutaj numerów nie musimy sprawdzać sobie. Błagam, 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 czuję się tak troszeczkę niepewnie. O, George, już po tym jego cieniu widzimy, co jest świetne. Co tym razem, cześć, to ja z kwitem wjazdu. Ty ucieszony? Mam już wszystko, co ty chcesz? George. No, przykro mi bardzo. O, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Podstawowe zasady. No właśnie, Georgie, tutaj w tym rzecz, że to już bardzo nie dzisiejsze. Zgoda na wjazd ci jest potrzebna, a takiej nie masz. Już te kwity... O nie, jeden gość mi to sprzedał. Jest w porządku, tak mówił. Może ty sprawdzisz jeszcze raz? No nie, Georgie, nie. Nie sprawdzę. Ja ciebie lubię, ale mam interes w arstoczce. Zdobędę dobre papiery i przyjdę znów. To ciekawe, co Georgie kombinuje, co chce ogarnąć. Bardzo sympatyczne jest. Chce oszukać tutaj nas i nawet gdy przyjdzie później, wiemy, że będzie oszukany z wizytą. Ale jak go wtedy nie wpuścić? Dwa miesiące wizyta, 15 i Sabrina, funky Sabrina, kolekia. No to jak kolekia, a już dzisiaj nie przeszukujemy. No tak, jak nie przeszukujemy, zachodnie Grestin było w kolechi, funkę. Proszę, proszę bardzo. I teraz wejdzie tutaj, rozsadzi wszystkich, przez to, że nie przeszukaliśmy. No to wtedy, myślę, dyplomatka dużo nie wskóra. Zakon oczekuje! Co? Ezik. Kormandrex. Kormandrexa mam wpuścić teraz? Dokumenty. Co, jakaś ciekawa sekta. Ezik. Jestem w trasie, przejazdem. Dwa dni, się wszystko zgadza, fotka się zgadza, kobieta, Glorian. Nie wiem, czy Glorian się zgadza, ale domyślam się, że się zgadza. Minowa Szwańska. Minowa Szwawska? Szwawska, okej, okay. Muszę tutaj czytać wyraźnie, a nie byle jak. Lubię byle jak czytać, ale tutaj właśnie trzeba dobrze się przyjrzeć. Hasło wydaje się spoko, Antegria. Okej, 6 uk. Chyba jest okej, chyba jest bardzo okej wszystko. To nie była Kormandrex. Jest, poszła, dobra. Tutaj w tym momencie chyba sprawdzają dokumenty mniej więcej, czy nie wiem kto to sprawdza, nie wiem, czy po prostu intuicja nam mówi, imigracja na zawsze, 29 grudnia. Oj ta fotka, co się z tobą stało? To chyba zdjęcie sprzed wielu lat robione. Nie wiem co powiedzieć, to przecież ja, no zaraz zobaczymy, czy to przecież ty. To wygląda bardzo źle, kolego, bardzo, bardzo źle. Ale to się zgadza, nie będę nawet sprawdzał za pomocą tych cheatów tutaj. Bromdan, Andreas, LTX. RTX ma zainstalowane, serwery,
Wszystko jest okej. Masz, proszę, sprawujcie się dobrze. Ty nie byłeś Cormond Rex? Takiego mam wpuścić, tak? Jak wszyscy zgodni dzisiaj? Dobry dzień się zapowiada, już 8 osoba. Już tutaj to bym wyrzucił, Andrea Sankę. Przejazdem 2 tygodnie, tranzyt 2 tygodnie. Oj, to kompletnie się nie zgadza. Dobrze, że nie ma tutaj prawie nigdy takich literówek, że tylko jedna litera się nie zgadza, tylko jak już to wszystko inaczej. A reszta niech będzie. Cały czas wydaje mi się, że lepiej powiedzieć, że nie. Chociaż jak mówimy, że nie, ja nie wiem, co jest szybsze. Wydaje mi się, że odmowa jest szybsza. Ale wyskakuje mi wielki czerwony przycisk, jak go nie nacisnąć. Arstoczka z dokumencikiem, ładnym dowodzikiem. Drex Corman. Będziesz miał coś źle, jak rozumiem. Drex Corman. Zakon oczekuje. Drex Corman, kobieta. Tak, co teraz? Nie będę na razie informował, że jest źle. Masz tą notatkę, wymieniamy się teraz z tobą. Czytajcie szybko, oddajcie posłańcowi. Arstoczka to wspaniały kraj gnębiony złą władzą. Wojna uczyniła rząd podejrzliwym i zachłannym. Będą się buntowali, sami wiecie to najlepiej. Pomóżcie nam oswobodzić kraj Skydan. Zakon Gwiazdy Ezika. Gwiezdni tutaj rycerze. Nie zgubcie tego. Okej. Ale nie muszę ciebie wpuszczać, prawda? Czy muszę? Na razie powiem, że nie jest... Zgodne, to jest kobieta, okej. W takim razie nie ma co, ciebie wpuszczam. Nie wiem czemu jakoś nie myślałem, że to jest kobieta. Dobra, lecisz. Czy Ezikowie zawsze będą mieli dobre informacje? Leć, leć, tak wydawało mi się nie zgadzać. Jakieś tutaj wielkie notatki, numerki, praca. 6 miesięcy, 10 osób już mamy. Spoko, ser... Co ty robisz, koleś? Co ty robisz? Masz zezwolenie na pracę, a gdzie jest twój paszport? Zaraz się okaże, że nie będzie go miał, a ja tu tracę czas. Jaki paszport? Nawet nie mam jak ci odmówić. Na paszport przybić czegoś takiego, żebyś na zawsze wiedział, jak na mnie podpadłeś. Litery. Później coś z nich się ułoży, słoneczko ezikowe. Dobra, lecimy szybko z tobą. Tatiana Ulianowa. Kilka tygodni, właśnie to się nie zgadza, te twoje kilka tygodni. Bo tu masz napisane, że 2 dni. Kompletnie co innego. Tłumacz się, bo mi się czas kończy. Oczywiście kilka dni. 2 dni to kilka dni? Oczywiście kilka dni, 2 dni. 2 dni to jest kilka dni, niech będzie. Tatiana, kobieta, Great Rapid, D, numerki się zgadzają. Ulianowa Tatiana. Chyba wszystko jest bardzo okej? Jak teraz sobie przypuszczę? Wyrobimy się jeszcze akurat z jedną osobą. Jest dobrze. To cały czas nie wiemy, co z tym zrobić. Obristan. No i ostatni koleś, jak zawsze na luzie. Fotka, już myślałem, że się nie zgadza. 2 miesiące, okej. Nie jest to praca, są to odwiedziny. Więc wszystko jest spoko, bo ci z pracy muszą jeszcze kolejny dokumencik dawać. Tylko właśnie kobieta. To się bardzo nie zgadza. Już nie dam się nabrać tobie, nie dam się nabrać z tym wąsem. Może, nie wiem, wyglądasz na wąsacza, nawet jak masz ścięte wąsy. W tym momencie, jak wąsów nie masz, to i tak wąsacz z ciebie wrodzony, urodzony. Pokaż się. Kobieta? No właśnie, właśnie kolego, nie kobieta, właśnie kolego. No, się nie zgadza troszeczkę, się nie zgadza to troszeczkę. Problem z dokumentami, proszę przepuśćcie mnie. Już nie, mam dość. Ja chcę wrócić do domu, niech oni się tym zajmą. Ja na dzisiaj kończę. Won, tak jeszcze pomacham sobie. Na do widzenia moim kolegom strażnikom. Tak poklikam sobie. Okej, jak zwykle. Są chorzy, ale to działa, to wydaje się działać. Mamy kolejne ulepszenie możliwe. 12 ogarnęliśmy sobie. Ulepszenie jak najbardziej chcemy. I chcemy właściwie wszystko. Potężne opłaty, ale cały czas 115 nam zostaje. Idzie całkiem świetnie. Nie mogę się doczekać, że wszystko się rozsypie, rozwali. Bo teraz chcę, żebyśmy poczuli taki komfort, że ej, jest dobrze. Przetrwamy to jakoś. Żeby potem jeszcze bardziej bolało, gdy zacznie się dziać źle. Czy uda nam się do samego końca całą rodzinę przy życiu utrzymać? Myślę, ktoś później się bardzo pochoruje na przykład i będzie codziennie leków wymagał. No zobaczymy. Dzisiaj wydajemy tylko 5 więcej niż zarobiliśmy, a to dzień pełen wydatków i właśnie ta piątka idzie na kolejne ulepszenie. Kolechiański oficjel był arstockim szpiegiem! Zniknął ze stanowiska, najpewniej nie żyje. Co? Grudzień zaczynamy przy okazji. Ta muzyka się nigdy nie nudzi, szczególnie gdy ta gra... Tą muzykę puszcza od czasu do czasu, żeby to poczuć, ale nie spamij tym, co działa dobrze, jak najbardziej. Co się dzisiaj dzieje? Tajny agent Ministerstwa Informacji został zdemaskowany. Ministerstwo Przepływu Ludności zaoferowało swoją pomoc w charakterze łącznika. Spodziewajcie się dziś przerzutu. Niech żyje Arstoczka. Ciekawe. Czy coś więcej tutaj mamy? Nie. Więc co ma być? Zaczynamy po prostu. Na górze zawsze się przy...
Co jest? Przeglądamy, czy coś ciekawego się nie dzieje. Witajcie. Szpiegujecie tu? Co? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Jestem strażnikiem, nazywam się Kalinsk. Witaj, Kalinsk. Powiedzieli mi, że dostanę dobry przydział, a potem wysłali tutaj. Tak się tutaj dziękuję za dobrą służbę. Teraz płacą mi marne grosze. Wszystkim tyle płacą. Tak, ale posłuchaj tego. Aha, słucham. Za każdą osobę zatrzymaną przez was dostaję dodatek do żołdu. Im więcej osób zatrzymacie, tym więcej pracy i pieniędzy dla mnie. Ale to nie jest uczciwe, prawda? Wy też powinniście coś z tego mieć, dlatego wyrównam tą niesprawiedliwość. Dostaniecie 5 kredytów z mojego dodatku za każde 2 zatrzymane osoby. Na moje oko to całkiem niezły interes. Dam wam pieniądze, gdy tylko mi zapłacą. Trzeba sobie pomagać. Ciekawe. No trzeba sobie pomagać, robi się ciekawy jestem. Ciekawe, kiedy Ezik powróci, ile czasu będę musiał to na biurku trzymać. Więc za aresztowanie osób będziemy sobie kasę zdobywali. Ale czy to nie będzie za bardzo pójście na łatwiznę? No zobaczymy, zobaczymy, czy będę to robił, bo fajnie byłoby jednak takiego przyjaciela mieć, 2 metry, już mi to wygląda bardzo źle. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak wysoką osobę widziałem tutaj w tej grze, że 2 metry? To była ponad całkowicie to okienko, odciski palców. I ktoś się tak bardzo machnął, pisując te informacje, ciężko mi w to uwierzyć, ale to wygląda identycznie. Aż tutaj nie chciałem tego sprawdzić, bo to wygląda dobrze. To wygląda bardzo dobrze, a jak to wygląda dobrze, to wiesz co? Miłego pobytu w arstoczce. Z arstoczki jesteś, tak? Cokolwiek w kolegii robiłaś, nie interesuje mnie to. Dokumenty proszę, dzięki, dzięki. I lecimy dalej. Numerki się zgadzają, przejeżdżam, tranzyt. 2 dni, kilka dni, kilka dni to 2 dni. 13 grudnia, numerki są Kyoko Karol, Kyoko Karol. Przekreślone, Outer Gruz. Outer Gruz brzmi bardzo znajomo. Zdecydowanie, Outer Gruz brzmi strasznie znajomo. I wszystko dobrze, no tak, tak, tak. Intuicja działa perfekcyjnie. Dokumenciki, lecimy z tym, nie mam wiele czasu. Okej, okay. Pilnujcie tego jak oka w głowie. Aha. Zabezpieczcie te dokumenty. Jestem śledzony przez oszusta. Aha, będzie udawał, że jest z Ministerstwa Informacji, ale to kłamstwo. Jeżeli poprosi o dokumenty, daj mu ten komplet. Okej, okay, ten mu dać, tego mu nie dać, ten mu dać. Nie pomieszaj ich. Nie pomieszać ich, okej. Okay. Na pewno ich nie pomieszam, nie ma problemu. Na pewno mi się nie pomylą. Tak dla pewności jeszcze tutaj złapzanie, złapzanie, okej. Okay. Myślę, że wszystko jest okej. Okay. Myślę, że zapamiętam, który jest który. Spoko. Obristan, 14 dni odwiedziny. Pokaż tylko te 2 tygodnie. Pepi, Aukema, zdjęcie się zgadza, mężczyzna. Mergeros, Obristan. No mam nadzieję, że jest to dobrze. 14 dni, 12 grudnia, Pepi. Przekreślony, MPL. Wygląda wszystko bardzo dobrze. Lecisz, lecisz, lecisz. Tak same dobre osoby mi dają, czy właśnie popełniłem jakiś duży błąd? Nie, wszystko jest spoko. Ja już tutaj bym tobie błędne rzeczy dał. Nie ma mowy, że będziesz kolejną osobą, która ma wszystko dobrze. Praca, już tutaj widzę. 60 dni, podstawowe zasady. Tutaj pracownicy muszą mieć zezwolenie na pracę. Mam nadzieję, że nie będziesz go miała. Spoko, mogę aresztować ciebie? Nie mogę. Okej, okay, no to nie masz. Jak nie mają dokumentów, nie aresztujemy. No bo ktoś zapomniał, za zapomnienie aresztować nie możemy. To by było troszeczkę nieludzkie. Zdecydowanie, nawet jeśli byśmy sobie na tym za... Wasze dokumenty? Jestem z Ministerstwa Informacji. Macie coś dla nas do przekazania. I kasę mi daje. Ja się nie dam przekupić, proszę. Nie, 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 nie. Proszę. Te dokumenty, o które mnie tamta prosiła. Idealnie. Idziemy, idziemy dalej. Nie wiem, jak to może poskutkować. Co by się stało, gdybym umieścił dokumenty tutaj. Te, których miałem nie dać. Te, które mam zasobować sobie, pewnie po tym, jak jeszcze ona z powrotem wróci. 90 dni, masz dokumenty wszystkie. Zdjęcie wygląda dziwnie, ale po prostu tak jego fryza sobie odwaliłeś. Wydaje mi się, Federacja, Great Rapid, mężczyzna. Nie ma co więcej sprawdzać raczej. Więcej niż jednego błędu nie będą mieli. Ale zobaczmy. Wygląda wszystko niemalże identycznie. Jasne, dane zgodne. Wyspacił to z powrotem, Oliver Christianes. Oliver, lotnictwo. Wszystko wygląda bardzo ok. 1 kwietnia, tutaj skreślone, spoglądające w lewo z MP. Mogę jeszcze się upewnić. Na początek dokumenty, zezwolenie na pracę. Za dużo osób miało tutaj te dokumenty dobre, że aż zaczynam wątpić to wszystko. 8738 AV, numerki. Wszystko jest bardzo ok. Jeszcze dla pewności podbij mu imię, czy nie ma literówek. Christens. Wygląda aż za bardzo ok to wszystko. Ale ciągle nie dowierzam, że... Właśnie, dalej kolejna osoba.
która błędu żadnego nie ma. Już dziewiąta osoba, dopiero połowa czasu. Transit. Oczywiście dużo takich eventów tutaj było, które dodały licznik, a tak naprawdę nie sprawdzaliśmy ich nawet. 8 AR, kobieta 5-1, nie sprawdzamy urodzeń tutaj. Kafenowa, Erika, Erika. K, okej, okay. Te K i H wygląda bardzo podobnie tutaj. Nie idziesz do pracy? Nie powiedzcie mi, że to kolejna osoba, która jest dobrze. Ale naprawdę wydaje mi się, że wszystko jest okej. Okay. Był jakiś błąd w ogóle dzisiaj? Czy to będzie błąd? Jest dobrze! Co się dzieje? Co to za szczęśliwy dzień? Cel podróży, praca oczywiście, rok. Nie wątpię, że tutaj powiesz prawdę. 24H, 2CN8, Józef Stergad. Stergrad, okej. Okay. Józef Stergrad. Takie coś w lewo spoglądające. Ej, no to wszystko mi się wydaje bardzo zgadzać. Ale już tak aż patrzę się i patrzę się i patrzę się, szukając błędu coraz dłużej. Płeć chyba sprawdziłem, co nie? Dobrze jest, co się dzieje? Co to za dzień? Bezbłędny dzień. Dokumenty 11. Arstoczka, dawno nie było. Mężczyzna 175. Jest okej. Okay. Waga się zgadza. Ktoś kiedyś z bombą będzie ważył o za dużo trochę. Klepemac. Klepemac. Klepematę. 23 kwietnia. Oj, no zdecydowanie. Szło za dobrze z tym wszystkim. W końcu musiał się ten fałszywy pojawić, kąpel. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie! Nie będę szedł na łatwiznę. Aresztuję. Nie aresztuję ciebie właśnie. Wykonujemy swoją pracę jak najlepiej. Nie niszczymy komuś życia dla własnych zysków. 175, 74. O-o. Ważysz więcej o 4 kg. Pyk, pyk, pyk. Przeszukanie się należy. Ja już tutaj odsuwam się z dala od biurka. W razie jakbyś miał zamiar mnie strzelić czy coś złego zrobić. Wszystko inne myślę się zgadza. R4 numerów nie sprawdzamy. Skąd te 4 kg ci się wzięły? To jest ciężki nóż. Brak kontrabandy. Teraz muszę sobie, nie wiem, nawet rękę z daleka od klawiatury. Podstawowe zasady. Muszę to klikać, nie mogę po prostu aresztować, bo za to zdecydowanie aresztik się należy. Lecimy po ciebie. Już nawet podbiję ci błędnie, tak dla zasady podbiję. Nie zasługuję, tak żebyś po prostu zobaczył ten czerwony znaczek na twoich dokumentach. Dokumenty miałeś prawdziwe w tym rzecz. Po prostu miałeś tutaj nóż przy sobie. O, nie zdążę z kolejną osobą. 13, na tym się kończy, chyba że już chciałem ciebie od razu wpuścić i tyle. 60 dni, 2 miesiące. Reszta 22 grudnia. Tutaj wszystko wydaje się bardzo, bardzo okej. Corista City. Wydaje się wszystko bardzo, bardzo okej. I dzień zakończony. 13 osób za nami. Jutro wracamy o 6. Pod tego taba w ogóle nie używałem. Ale no mogę sobie kliknąć, no wygodnie mi się myszką klika w tą grę. Te ulepszenia są spoko. Mogę troszeczkę efektywności zwiększyć, ale nie gra mi się źle. Tutaj łapówki przyjęte. Nie gra mi się źle samą myszką, bez klawiatury, ręka po prostu druga sobie lata, gestykuluje i tak dalej. Czyż nie płacimy za jedzenie i ogrzewanie. Kasa nam się zbiera. Łapówka, no nie mogłem jej nie przyjąć, prawda? Nie mogłem jej wyrzucić. Mogłem mu wyrzucić? Może mogłem mu wyrzucić? Nie sprawdziłem. No, mam nadzieję, że nas nie złapił za to. No bo tak rzucił, to leży. Ja nie chciałem tego nawet przyjmować. Jakby dało się nie wziąć, to bym nie wziął. Ale tak rzucił, no leżało, to wziąłem. Aż był, gram dalej, ale... Bo to strasznie wciąga. Ale z tym... No, zobaczycie ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Bywajcie!